W zeszłym roku swoją premierę miał nowy serial dokumentalny opowiadający o życiu dinozaurów. Przełomowy pod wieloma względami Prehistoric Planet. Produkcja ta została wyjątkowo ciepło przyjęta przez widzów, m.in. ze względu na wyjątkowo realistyczną grafikę czy wiele ciekawych gatunków występujących tam stworzeń. Niektórzy zaczęli nawet nazywać Prehistoric Planet najlepszym serialem dokumentalnym o dinozaurach. Miano to przypisuje się już od 24 lat innej serii o tej tematyce, a mianowicie słynnym wędrówkom z dinozaurami. Jednak czy zeszłoroczną produkcję rzeczywiście można nazwać nowym, najlepszym dokumentem o dinozaurach w historii? Czy może jednak kultowe wędrówki z dinozaurami nadal niezłomnie dzierżą to miano? Jako że za miesiąc ma odbyć się premiera drugiego sezonu Prehistoric Planet, postanowiłem powrócić do tematu tego właśnie serialu i zestawić go w pojedynku z najlepszą produkcją dokumentalną o dinozaurach. W filmie tym będę porównywał poszczególne kwestie obu tych serii. Ta, która będzie lepsza w danej kategorii, otrzyma punkt na swoje konto. Serial, który zdobędzie więcej punktów, otrzyma miano najlepszego dokumentu o dinozaurach. Więc czy pozostaną nimi wędrówki z dinozaurami, czy może zostanie nim wreszcie Prehistoric Planet? Zważywszy na to, że obie produkcje dzielą 23 lata, to w przypadku wędrówek będę brał pod uwagę informacje, możliwości oraz wiedzę, która była dostępna w ówczesnych czasach, tak aby było sprawiedliwiej. Zacznijmy najpierw od wędrówek z dinozaurami. Jak zapewne większość wie, składają się one z 6 odcinków. Każdy opowiada o innych stworzeniach żyjących w innej lokacji. Pierwszy odcinek rozgrywa się w Triasie, 2 kolejne w Jurze, natomiast pozostałe 3 w okresie kredowym. Zakończeniem serialu jest upadek meteorytu, który ostatecznie powoduje wymarcie wielkich gadów. Pojedynczy odcinek trwa pół godziny, więc wszystkie 6 to łącznie 3 godziny trwania serialu. Całość ogląda się naprawdę przyjemnie. Produkcja ta jest pełna ciekawych scen oraz ukazuje nam rozmaite gatunki prehistorycznych stworzeń. Obejrzenie całości nie dłuży się w nieskończoność jak w przypadku innych, dużo gorszych serii o tej tematyce. A wręcz przeciwnie, 3 godziny seansu zlatują naprawdę szybko. W przypadku Prehistoric Planet odcinków jest 5, natomiast trwają one po 40 minut. Łączny czas trwania serialu to 200 minut, czyli ponad 3 godziny. Mi osobiście jego obejrzenie wydawało się nieco trudniejsze niż w przypadku wędrówek. I nie chodzi tu o to, że produkcja ta jest dłuższa. Po prostu odcinki podzielone po pół godziny moim zdaniem ogląda się lepiej, gdyż jest to idealny czas, by opowiedzieć ciekawą, prostą historię, jednocześnie przedstawić ciekawe gatunki i nie pozostawić nas z pewnym niedosytem. Jeśli chodzi o Prehistoric Planet, to odcinki podzielone po 40 minut czasami mogą się lekko dłużyć. Spowodowane jest to zapewne tym, że w wędrówkach dość często mieliśmy różne ciekawe sceny akcji, podczas gdy cały serial Prehistoric Planet jest prowadzony w sposób bardziej spokojny. Oczywiście co jakiś czas mamy do czynienia z ciekawymi wydarzeniami, jednak znaczna większość serialu składa się z dość spokojnych scen przedstawiających życie dinozaurów. Z jednej strony można to uznać za plus, gdyż jako dokument powinien przedstawiać realne zachowania wielkich gadów, które zachowują się podobnie jak dzisiejsze stworzenia. Jednak przez ten nacisk na realistykę całość momentalnie ogląda się dość nudnawo. Sam oglądając Prehistoric Planet po raz pierwszy co jakiś czas pomijałem niektóre fragmenty, przykładowo ujęcia środowisk, które pomimo tego, że wykonane są naprawdę rewelacyjnie, to czasami potrafiły trwać nawet po kilkanaście lub kilkadziesiąt sekund. Także w przypadku wędrówek odcinki ogląda się ciekawie i przyjemnie. Natomiast w Prehistoric Planet momentalnie są one lekko nudzące, jednak ogólnie i tak jest przyzwoicie. A więc pierwszy punkt dla wędrówek z dinozaurami. Skoro mowa o odcinkach, to koniecznie trzeba wspomnieć o okresach, które występują w obu tych serialach. Jak już wspomniałem przed chwilą, w przypadku wędrówek mamy podróż do wszystkich 3 okresów mezozoiku. Od środkowego triasu do późnej kredy. Co ciekawe, serial ten wraz z powstałymi 2 lata później wędrówkami dinozaurów są jedynymi dokumentami o tej tematyce, w których mamy chronologiczną wyprawę od początków do wyginięcia wielkich gadów. W przypadku Prehistoric Planet zakres wydarzeń ogranicza się zaledwie do ostatnich kilku milionów lat przed upadkiem asteroidy 66 milionów lat temu. Co prawda końcówka kredy była naprawdę ciekawym etapem w dziejach naszej planety, jednak przy wędrówkach, które rozgrywają się na przestrzeni ponad 150 milionów lat, Prehistoric Planet wypada naprawdę mizernie przy swoich 4 czy 5 milionach. Z jednej strony rozumiem zamysł. Twórcy zapewne chcieli ukazać nam różnorodność dinozaurów oraz innych stworzeń w tak niewielkiej strefie czasowej. Jednak przez to nie zostały nam ukazane inne, równie ciekawe stworzenia ze wcześniejszych okresów mezozoiku. Także ponownie kolejny punkt wpada na konto wędrówek z dinozaurami. Jeśli chodzi o aktualność informacji, kształtów dinozaurów, ich kolorów, zdobień na ciele czy wreszcie opierzenia, to Prehistoric Planet nie ma sobie równych. Jest to najbardziej aktualny i poprawny naukowo dokument o dinozaurach w historii. Wędrówki podczas swojej produkcji w 1999 również posiadały najświeższe i najbardziej aktualne dane, którymi wówczas dysponowano.
Nie można zarzucić im to, że niektóre informacje, które pojawiły się w serialu, dziś nie są już prawdziwe, gdyż nasza wiedza odnośnie dinozaurów stale się rozwija oraz uzupełnia. Nie zmienia to faktu, że twórcy świadomie potrafili zamieścić w wędrówkach zupełnie nieprawdziwe i czasami nawet zmyślone informacje. Najlepszym przykładem jest olbrzymich rozmiarów Liopleurodon, którego masa jest aż 50-krotnie większa niż powinna być w rzeczywistości. Gad ten został znacznie powiększony, by uświadomić nam, że to on był jednym z najpotężniejszych drapieżników w historii. Taka manipulacja wielkością zwierzęcia w celu wzbudzenia większych emocji niebezpiecznie blisko zbliża się do poziomu Parku Jurajskiego, co w produkcji dokumentalnej jest po prostu niedopuszczalne. Oczywiście nie jest to jedyny błąd przedstawiony w tym słynnym serialu. W przeszłości nagrałem film o 10 najpoważniejszych błędach w serii Wędrówek z dinozaurami. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć więcej na ten temat, zapraszam do obejrzenia. Niektóre błędy są najprawdopodobniej stworzone celowo i nie wynikają z niekompletności wiedzy na dany temat w ówczesnych czasach. Bo jak można wytłumaczyć to, że żyjący na biegunie mięsożerny raptor został nazwany w serialu polarnym allozaurem? Dinozaur ten żył 50 milionów lat wcześniej i to tysiące kilometrów od miejsca akcji odcinka 5. Więc jeśli chodzi o aktualne informacje zawarte w serialu, to w pełni zasłużony punkt wpada na konto Prehistoric Planet. Nie chodzi tu tylko o samego narratora w obu produkcjach, a ogólnie o styl prowadzenia odcinków. W obu na początku wita nas czołówka oraz zakończenie, w którym dowiadujemy się, co będzie można zobaczyć w kolejnej części. Jeśli chodzi o intro, to raczej bez dwóch zdań każdy zgodzi się, że czołówka z Wędrówek z dinozaurami nie ma sobie równych i awansowała już do rangi kultowej. Słynne wschodzące słońce w połączeniu z epicką muzyką to jedna z najbardziej nostalgicznych rzeczy z dzieciństwa. Na początku Prehistoric Planet wita nas krótkie przemówienie narratora opowiadającego o świecie, z jakim mamy do czynienia. Narratorem jest David Attenborough, czyli jeden z najsłynniejszych współczesnych biologów oraz przyrodników. Za kilka dni będzie obchodził swoje 97. urodziny. Dla stacji BBC, która de facto stworzyła Prehistoric Planet, ale i Wędrówki z dinozaurami, pracuje już od ponad 70 lat. Także na pewno nie jest to osoba z dolnej półki. W przypadku Wędrówek narratorem jest może nie aż tak bardzo rozpoznawalny, jednak również dość mocno doświadczony Kenneth Branagh. Można powiedzieć, że to właśnie Wędrówki z dinozaurami sprawiły, że pan ten stał się znacznie bardziej rozpoznawalny, a jego głos jako narrator w tej właśnie produkcji pasuje moim zdaniem idealnie. Imagine you could travel back in time, to a time long before man. Trudno jest przyznać punkt w tej kategorii tylko jednemu serialowi, ponieważ Prehistoric Planet ma moim zdaniem lepszego lektora, podczas gdy Wędrówki mają tak charakterystyczne rozpoczęcie oraz zakończenie swoich odcinków. W takim razie obie seriale dostają po jednym punkcie. Muzyka z serii Wędrówek z dinozaurami to jednym słowem po prostu cudo. Nie da się temu zaprzeczyć. Liczne utwory stworzone przez Bena Bartletta na potrzeby serialu są wręcz idealnie skomponowane, a wraz ze scenami, do których przygrywają, tworzą niezapomniane wspomnienia oraz nostalgiczny powrót do przeszłości. Utwory takie jak Time of the Titans, Giants of the Skies czy Torosaurus Lockhorn są po prostu epickie i mogłyby spokojnie wystąpić w dużo bardziej wysokobudżetowych produkcjach pokroju Władcy Pierścieni czy innych Gwiezdnych Wojen. To, że kategoria ta bez dwóch zdań należy do Wędrówek, raczej nikogo nie zdziwi. Jednak powiedzmy jeszcze dwa słowa o ścieżce dźwiękowej z Prehistoric Planet. Muzykę do serialu skomponował Hans Zimmer, czyli jeden z najbardziej utytułowanych kompozytorów filmowych w historii. Stworzył utwory do takich filmów jak Król Lew, Piraci z Karaibów, Mroczny Rycerz czy Minionki. Znanych produkcji zawierających jego muzykę jest znacznie, znacznie więcej. Żeby było jasne, Prehistoric Planet wcale nie posiada słabych soundtracków. Są one naprawdę dobre. Jednak zwyczajnie nie mogą się równać z kultowymi już utworami, które można było usłyszeć w Wędrówkach z dinozaurami. Kolejny punkt na koncie starszej produkcji. Wreszcie przejdźmy do porównania gatunków, które występowały w obu serialach. Z tego co udało mi się wyczytać, to na potrzeby Prehistoric Planet stworzono aż 95 komputerowych modeli różnych prehistorycznych stworzeń. Od zabójczego tyranozaura przez morskie plezjozaury po skrzydlatego Hatzegopteryxa. Pomimo dość niewielkiego zakresu czasowego, jakimi są ostatnie kilka milionów lat panowania dinozaurów, to udało się przedstawić tu naprawdę wiele rozmaitych i ciekawych gatunków. Niektóre z nich po raz pierwszy mogliśmy oglądać na ekranie, jak na przykład kujanzozaura polującego na korytoraptory. Takich wyjątkowo interesujących stworzeń jest w serialu znacznie, znacznie więcej.
Niektóre z nich, pomimo tego, iż były wielu dobrze znane jeszcze przed emisją tej serii, to zostały wyposażone w elementy, które miały na celu zaciekawienie widza swoją obecnością, jak na przykład błękitne ubarwienie pod łapami Karnotaura. Jeśli chodzi o gatunki występujące w Wędrówkach z dinozaurami, to również jest naprawdę solidnie. W 6 odcinkach pojawia się łącznie 47 gatunków, czyli o równą połowę mniej niż w przypadku Prehistoric Planet. Jednak nie chodzi wcale o ilość występujących stworzeń, choć bez dwóch zdań to również wypada na plus. Dinozaury oraz inne stworzenia występujące w Wędrówkach są naprawdę ciekawie dobrane. Z ciekawszych mamy tutaj choćby Postulzucha, Eustreptospondyla czy Mutaburazaura. Nie są one zbyt często wspominane w innych produkcjach. Porównując gatunki z Wędrówek z dinozaurami do Prehistoric Planet, to moim zdaniem wypadają one nieco słabiej. Oczywiście nie twierdzę, że są one kiepsko dobrane lub coś w tym stylu. Po prostu nowsza produkcja ma naprawdę solidny skład prehistorycznych stworzeń. A więc punkt dla Prehistoric Planet. Jak już wcześniej wspominałem, Prehistoric Planet nie grzeszy zbyt wieloma scenami akcji, w przeciwieństwie do Wędrówek. Tam w dosłownie każdym odcinku mamy co najmniej jedną ciekawą scenę, która mocno zapada w pamięć. Cały serial jest pełen akcji. Od rozmaitych polowań drapieżców na ofiary po walki osobników należących do jednego gatunku. W połączeniu ze wcześniej wspomnianą muzyką daje to naprawdę fenomenalny rezultat w postaci wielu ikonicznych scen. W Prehistoric Planet pomimo znacznie mniejszej ilości scen również jest dość ciekawie. Moim zdaniem jeden z najciekawszych scen akcji w serialu to m.in. polowanie nanokulzaurów na stado pacherinozaurów, czy wreszcie moja ulubiona scena z całej serii, czyli pojedynek dwóch olbrzymich dreadnoughtów na śmierć i życie. Scen takich być może jest znacznie mniej niż w przypadku Wędrówek, jednak jeśli już się pojawiają, to są one zazwyczaj całkiem ciekawe. Jednak pomimo tego punkt wpada na konto starszej serii. Środowiska zarówno w jednej, jak i w drugiej produkcji wypadają naprawdę świetnie. Są one jednak wyjątkowo od siebie odmienne z jednego prostego powodu. O ile Prehistoric Planet w 95% składa się wyłącznie ze scen tworzonych komputerowo, w tym otoczeń, w których żyją dinozaury, to Wędrówki z dinozaurami były nagrywane w prawdziwych lokacjach. Ekipa filmowa podróżowała po świecie w celu znalezienia odpowiedniego miejsca do nagrywki, a następnie spędzali tam kilka dni nagrywając ujęcia, na które później nakładane były dinozaury. Moim zdaniem lokacje wybrane do nakręcenia serialu zostały dobrane wręcz perfekcyjnie. Idealnie zgrywają się z realnymi środowiskami występującymi miliony lat temu w erze dinozaurów. W przypadku Prehistoric Planet sprawa była dużo łatwiejsza, ponieważ otoczenia można było zaprojektować od zera, dzięki czemu otrzymać jak najdokładniejsze rekonstrukcje środowisk z czasów mezozoicznych. Wszystkie występujące w serialu lasy, pustynie czy góry są wykonane naprawdę pierwszorzędnie. Ponownie muszę przyznać punkt dla obu produkcji, ponieważ obie wypadają w tym przypadku na tak samo dobrym poziomie. Jak wszystkie lepsze lub gorsze seriale, Wędrówki z dinozaurami oraz Prehistoric Planet były nominowane do różnych nagród. Na szczęście obie serie załapały się do nagród pozytywnych i żadna nie otrzymała złotej maliny. Jeśli chodzi o nowszy z seriali, to nominowany był do 10 różnych nagród, z czego udało mu się zgarnąć 3 z nich. Za ścieżkę dźwiękową stworzoną na potrzeby serialu dokumentalnego oraz najlepsze efekty wizualne. Trzecią nagrodę otrzymała ekipa odpowiedzialna za efekty komputerowe stworzone na potrzeby Prehistoric Planet. W przypadku Wędrówek z dinozaurami było to aż 20 nominacji, z czego serial zgarnął aż 13 nagród. Między innymi za najlepszą muzykę telewizyjną, najlepsze efekty wizualne oraz najlepszy dokument roku. Ponadto wygrał aż 3 nagrody Emmy, czyli odpowiednik Oscara przyznawany produkcjom telewizyjnym zamiast kinowym. Także raczej nie ma wątpliwości, iż tym razem ponownie punkt zdobywają Wędrówki. No i to by było na tyle. Ostatecznie Prehistoric Planet kończy z wynikiem 4 punktów, podczas gdy Wędrówki z dinozaurami zdobywają ich aż 7. Oczywiście można by porównać te dwie produkcje pod jeszcze kilkoma innymi aspektami. Jednak moim zdaniem te, które przedstawiłem przed chwilą, w pełni wystarczają. Żeby było jasne, Prehistoric Planet, pomimo tego, iż przegrało starcie z Wędrówkami, wcale nie jest słabym dokumentem. Co więcej, jest jednym z najlepszych. Jak dla mnie drugim, a zapewne dla niektórych nawet i pierwszym. Jest to serial bez dwóch zdań przełomowy i rewolucyjny, zachwycający możliwościami współczesnej techniki cyfrowej oraz odkryć paleontologicznych. Pomimo tego wszystkiego, to i tak słynna 6-odcinkowa seria Wędrówek z dinozaurami pozostaje jak dla mnie ciągle najlepszym serialem opowiadającym o życiu wielkich gadów miliony lat temu. Jest to spowodowane zapewne w większości nostalgią oraz licznymi wspomnieniami, którymi darzę te produkcje. Jednak nawet i bez tego tytuł najlepszego dokumentu o dinozaurach jest moim zdaniem w pełni zasłużony.